Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim. Dzisiaj pokażę Wam przykładowy trening skokowy. Przedstawię Wam parę jeźdźca i konia. Maję i jej ukochanego konia Darlinga. Więc zapraszam Was. Dzisiaj zaprezentujemy na treningu skokowym parkour. Przykładowy parkour, który pojedzie Maja z Darlingiem. W parkurze będą jeden szereg i jedna linia na 15,5 metra, tak żeby ćwiczyć oko, by uczyć się dojeżdżać i prawidłowo doprowadzać konia do przeszkody. Jazda w parkurze wcale nie jest łatwa, niejednokrotnie o tym mówiłam i pokażę Wam dzisiaj, co ja zaproponowałam tej parze, by szlifowała swoje oko i by uczyła się pracy w parkurze. Parkour ogólnie składa się najczęściej z 9 przeszkód. Inaczej mówiąc, w niższych klasach jest najczęściej 8 przeszkód, 9 skoków. Zależy, jakie są konkursy, bo też są konkursy dwufazowe, więc jeszcze po tej 9 skoku jedziemy kolejne przeszkody. Ale ja dzisiaj zaprezentuję Wam, jak Maja jedzie podstawowy parkour z 9 skokami. Jak sami wiecie albo nie wiecie, praca w parkurze to jest żmudna i ciężka praca tak naprawdę, bo żeby złożyć dobry, poprawny parkour, trzeba najeździć się dużo szeregów gimnastycznych, trzeba popracować dużo nad liniami różnymi, 24 metry, 15 czy 18 ustawiać, oraz nad skokami, nad pojedynczymi przeszkodami, pionowiznami czy okserami i dubelbarami. Jak złapiemy doświadczenie na właśnie pojedynczych elementach, chcemy potem to połączyć w całość. W całość, czyli przejechać dobrze i prawidłowo parkour. Wiadomo, że jeźdźcy jak trenują, pracują w parkurze, zawsze pojawiają się błędy, tak? I ważne jest to, żeby je umieć poprawić i ważne jest to, żeby wkładać jak najwięcej energii w to, żeby właśnie poprawiać swoje błędy. Maja jest takim jeźdźcem, który bardzo się stara i bardzo poprawia, bardzo stara się poprawiać błędy i analizuje treningi. I to jest bardzo fajne. Bardzo lubię takich jeźdźców, którzy chcą i naprawdę wyciągają wnioski. Ta para jest cudowna, koń jest wspaniały, bardzo ambitny i to jest jeździec, który tak naprawdę zaczyna swoją przygodę na tym koniu i tym bardziej fajne jest to, jak postępy pojawiają się z każdym treningiem. No, rozpoczynamy drugi raz parkour. Amazonka ze swoim koniem jest już po pierwszym przejeździe. Jak zauważyliście, było parę błędów na jazdach, w doprowadzeniu konia. I teraz będziemy poprawiać. Tak, równo, 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 nie rozjeżdżaj, dobrze. Pilnuj, nie trać go w zakręcie. Pilnuj tego, żeby cały czas galopował jednym tempem. Energia, energia. Super, tylko pilnuj, żeby na środek bardziej dojeżdżać. Nie zwalniaj, Maja. Równe tempo. Raz, dwa, trzy, cztery. Super. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Pilnuj równej fuli. Nie przysypiaj. Raz, 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 raz. Tak. Ręka, Maja. Łokieć cały czas pracuje. Galopuj, nie trać go. Uszy do góry, tak żeby się nie chował chłopak. Uszy do góry. Tak, i pilnuj środka właśnie. Lepiej dalej wyjechać, ale żebyś miała tą pewność, że jedziesz do środka przeszkody. Patrz daleko. Pozwoliłaś mu uciec do lewej strony, prawda? Tak, przed konikami. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Przerwa. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się trening. To jest taki luźniejszy poradnik, w którym pokazuję Wam tak naprawdę naszą codzienność. Oczywiście codziennie nie skaczemy, ale treningi skokowe mam bardzo często, bo mam różnych jeźdźców i ich dużo jest. Więc pokazuję Wam, co tak naprawdę na co dzień się dzieje. Dziękuję, że jesteście. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia.